Najpierw masz mglisty pomysł, który zaczyna się krystalizować. Nabiera kształtów i kolorów. Kuchnia z sercem domu. Wenus, zrobimy to dla ciebie. Wykluczenie Pribexu z postępowania przetargowego na budowę ulicy Pileckiego i części trasy wschodniej zapowiedział dzisiaj ratusz. Prawo zamówień publicznych zawiera przepis pozwalający na eliminację niesolidnych wykonawców. Po zapowiedzi ogłoszenia nowych przetargów na dokończenie budowy ulicy Pileckiego oraz części trasy wschodniej pojawiła się obawa, że do konkursów ponownie przystąpi Pribex, ponownie złoży najkorzystniejsze oferty i w konsekwencji wygra postępowanie. A takiej sytuacji nie można było wykluczyć. Dzisiaj Kamil Sznel poinformował nas, że znaleziono rozwiązanie. Na mocy prawa zamówień publicznych istnieje taka opcja, że jeżeli zrywamy umowę z daną firmą z winy tej firmy, to w przyszłym przetargu ta firma już nie może z automatu wziąć w ogóle udziału w tym postępowaniu przetargowym. Z pewnością jest to uspokajająca informacja. Trudno bowiem byłoby zaakceptować sytuację, w której wykonawca nie wywiązujący się z zawartych umów znowu zablokowałby dwa rozkopane place budowy. Prawo zamówień publicznych dopuszcza eliminację niesolidnych wykonawców, którzy z przyczyn leżących po ich stronie nie wykonali lub nienależycie wykonali wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Miasto wykazało się ogromną cierpliwością wobec przedsiębiorstwa, które miało wykonać te dwie inwestycje. Po wielu tygodniach nieobecności budowlańców na terenie budowy zdecydowano o odstąpieniu od umów i doręczono wykonawcy stosowne dokumenty. Aktualnie suwalscy urzędnicy inwentaryzują prace wykonane przez Pribex. Jest to niezbędne do zamknięcia rozliczeń za wykonane roboty i ustalenia zakresu prac objętych nowym przetargiem.